Witajcie. W poprzednim filmie opowiadałem Wam o paralaksie i o tym, jak w taki sposób można wyznaczyć odległość do np. najbliższych gwiazd czy różnych kosmicznych obiektów. Mówiłem również, jak na co dzień możemy zaobserwować właśnie taki efekt paralaksy, kiedy np. idziemy wzdłuż drogi i widzimy, jak drzewa przesuwają nam się na tle jakiejś dalszej scenerii. Mamy tutaj rozrysowany przykład, jak obliczyć odległość do najbliższej nam gwiazdy, oprócz Słońca oczywiście, czyli do Proximy Centauri. Najpierw jednak, żeby mieć jakiś tam punkt odniesienia, narysowałem tutaj pole widzenia, czyli niebo, jakie widzimy z Ziemi. No, oczywiście punkt odniesienia będzie po środku, czyli ten punkt zerowy. No i kiedy my obserwujemy latem tą gwiazdę, ona jest dla nas nieco na lewo wychylona, ale oznaczmy jeszcze górę-dół, czyli północ-południe, no oczywiście zachód-wschód, prawda? Północ oczywiście mamy tutaj, gdzie mamy górę Ziemi, południe mamy tam, gdzie spód, czyli pod spodem jest południe, no ale wschód jest tam, gdzie Słońce. Tam, gdzie Słońce wschodzi, Ziemia obraca się w tę stronę, dlatego też wschód znajduje się tutaj i z tej strony, w tym przykładzie mamy lato, z tej strony mamy Słońce latem, czyli na wschodzie. Tak jakbyśmy tą tarczę nałożyli na Ziemię, no i góra byłaby tutaj, gdzie północ, dół, gdzie południe, z tej strony byłby wschód, z tej strony zachód. Tak więc latem na wschodniej stronie, czy gdzieś tam po wschodniej stronie naszego pola widzenia znajduje się Słońce. Zimą będzie odwrotnie, bo Słońce będzie znajdowało się po zachodniej stronie naszego pola widzenia. Oczywiście to tak naprawdę nie jest odniesienie do tego, gdzie widzimy Słońce w ciągu danej pory roku. Oczywiście Słońce zawsze będzie wschodziło na wschodzie i zachodziło na zachodzie, prawda? Tutaj mamy te kierunki tylko po to, żeby mieć punkt odniesienia. Tak więc latem Słońce znajduje się z tej strony, zimą z tej strony. Tutaj mamy punkt zerowy, punkt odniesienia, czyli tą linię, tak jakby Słońce widziało Proximę Centauri. No więc tak, mierzymy ten kąt, kąt, o jaki wychyla się Proxima latem przy największym wychyleniu. No i jak się okazuje, to gwiazda jest wychylona nieco na zachód, prawda? Dokładnie o kąt alfa. Ten kąt tutaj to jest alfa. Mierzymy ten kąt dokładnie za pół roku, zimą, na przykład zimą, tak żeby wynosił tyle samo. Oczywiście musi wynosić wtedy tyle samo. Też będzie miał miarę alfa. Łącznie mamy tutaj 2 alfa, prawda? Kąt 2 alfa. Dla nas istotny jest ten kąt tutaj, czyli 90 stopni minus alfa. Alfę już znamy, więc ten kąt też znamy. Znamy już jego miarę. Żeby poznać odległość od Słońca czy od Ziemi do Proximy Centauri, do najbliższej gwiazdy, czyli D, musimy znać oczywiście odległość Ziemi od Słońca, która wynosi jedną jednostkę astronomiczną. Jedna jednostka astronomiczna to w przybliżeniu około 160 milionów kilometrów, ale mamy tutaj taką ładną jednostkę i to nam się bardzo ładnie skróci we wzorze. No więc tak, musimy sobie przypomnieć trygonometrię i to, w jaki sposób obliczało się w trójkącie prostokątnym długości boków, jaka była zależność między kątami. Potrzebna nam będzie funkcja tangens. Tangens tego kąta tutaj, czyli 90 stopni minus alfa, to będzie jak stosunek długości d do tej odległości Ziemia-Słońce, czyli jednej jednostki astronomicznej. Zapiszę to jednostkowo, tak żeby potem fajnie się skróciło. No więc wychodzi nam na to, że D to jest tangens właśnie tego dużego kąta tutaj, 90 stopni minus
Alfa. Zostało przeprowadzonych wiele obserwacji Proximy Centauri. No i obserwacje takie dały wynik 1,5374 arcus sekundy. Co znaczy arcus sekunda? Jest to sekunda łuku. Dzielimy niebo na 360 stopni, czyli całe koło. Każdy stopień z tych 360 podzielony jest na 60 minut. Każda minuta jest podzielona na 60 sekund. O tym mieliście pewnie na geografii. A więc arcus sekunda jest to jedna sekunda łuku na niebie. I taki kąt został zaobserwowany właśnie przez współczesne przyrządy. Taki został zmierzony. Jest to bardzo niewielki kąt. Arcus sekunda jest to niewielka część kąta. Jaka część kąta? No właśnie. Jak to obliczyć? Już pokazuję. 1, 5, 3, 7, 4 arcus sekundy razy 1 stopień przez 3600 arcus sekund. Arcus sekundy nam się skrócą i wyjdzie nam wynik, a właśnie, dlaczego tak? No bo żeby zamienić arcus sekundy na stopnie, musimy podzielić przez 3600. Dlaczego? No bo każdy stopień ma 60 minut, a każda minuta ma 60 sekund, prawda? Teraz obliczenia już są bardzo proste. Arcus sekundy nam się skracają, zostają nam stopnie. Po obliczeniu, możecie sprawdzić na kalkulatorze, wyjdzie Wam 4,2706 w przybliżeniu razy 10 do minus czwartej. Co oznacza do minus czwartej? To oznacza, że przesuwamy o 4 miejsca po przecinku w tył, skoro jest ujemna liczba, czyli raz, dwa, trzy, cztery. To oznacza, że będzie tak. 0,0, już jedną liczbę przesunęliśmy, drugą, trzecią i teraz mamy 4, 2, 7, 0, 6, oczywiście stopnia. A więc jest to, zobaczcie, jaka niewielka część stopnia. Jak niewielki kąt został zaobserwowany, mimo że ta gwiazda, Proxima Centauri, jest najbliższą nam gwiazdą poza Słońcem. Tak niewielki kąt, tak więc musimy dysponować tutaj współczesnymi, bardzo dokładnymi narzędziami, żeby zmierzyć ten kąt. No ale co nam po kącie, jak my chcemy znać tą odległość d, prawda? A więc tak, odległość d będzie tangens 90 stopni minus właśnie ten kąt. Jeszcze raz zapiszę 0, 0, 0, 4, 2, 7, 0, 6 stopnia. Odległość oczywiście wyjdzie nam w jednostkach astronomicznych, dlatego że jednostki astronomiczne mieliśmy tutaj. Postawiliśmy za jedynkę tutaj właśnie jedną jednostkę astronomiczną i wyjdzie nam w przybliżeniu 268 326 jednostek astronomicznych. Teraz co zrobić, żeby jedna jednostka astronomiczna, czy żeby jednostki astronomiczne zamienić na przykład lata świetlne? Bo co nam mówi taka duża liczba? No, że gwiazda jest daleko, prawda? Ale chcielibyśmy poznać tą odległość w latach świetlnych. Jeden rok świetlny, czyli jeden light year, odpowiada odległości 63 115 jednostek astronomicznych. Czyli jeden rok świetlny to odległość 63 115 razy większa niż odległość Ziemi od Słońca. A więc dzielimy ten wynik, czyli 1 przez 63 115
jednostek astronomicznych. Jeden rok świetlny. I wynik, jaki dostaniemy, to około 4,25 light year, czyli 4,25 roku świetlnego. W takiej odległości znajduje się najbliższa nam gwiazda. Spróbujcie sprawdzić w jakichś tabelach czy na Wikipedii. Tam jest 4,22 roku świetlnego, tak więc niewiele się pomyliliśmy. Dzięki metodzie paralaksy obliczyliśmy odległość do najbliższej nam gwiazdy. Dowiedzieliśmy, że wcale nie jest taka mała, bo światło potrzebuje nieco ponad 4 lata, czy w zasadzie 4 lata i 3 miesiące, aby dotrzeć właśnie do tamtej gwiazdy.